Myśl przyznania doktoratu honorowego Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II nurtowało środowisko Uniwersytetu Jagiellońskiego od chwili powstania Solidarności, a prawdę mówiąc, od momentu jego pierwszej bytności w Krakowie jako papieża. W tamtym czasie rektor Hess miał surowo zakazane przez władze partyjne okazywania w jakikolwiek sposób zainteresowania Uniwersytetu obecnością papieża w Krakowie. Musiał nawet wyjechać z Krakowa na pewien czas, właśnie na okres bytności Ojca Świętego w naszym mieście. I pamiętam, że tylko nieliczne budynki uniwersyteckie były ozdobione flagami. Uniwersytet właściwie tak jakby nie dostrzegał obecności swojego wychowanka. To dla nas wszystkich było nie do zniesienia. I dlatego jak tylko stało się to możliwe, jak do władzy doszedł zespół wybrany przez uniwersytet, a nie mianowany przez ministra, jak to bywało poprzednio, dlatego zaczęli się myśleć, w jaki sposób będziemy mogli doprowadzić do realizacji tego aktu. Okolicznością sprzyjającą dla nas była zapowiedź przyjazdu Ojca Świętego w 1983 roku. Tak się złożyło, że systematycznie z prorektorem Andrzejem Kopfem chodziliśmy, by podzielić się opłatkiem z księdzem kardynałem Macharskim. Jakby nie było, należał mu się tytuł kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzieś tam daleko, dawno zapomniany, ale przez nas często przypominany. I w czasie rozmowy, to było chyba w Wigilię, właśnie w 1982 roku, zaczęliśmy wspólnie zastanawiać się, w jaki sposób można by doprowadzić do realizacji tego celu. Te spotkania opłatkowe z księdzem kardynałem stały się dla nas tradycją od momentu objęcia przez nas władzy. Zresztą zaznaczę może jeszcze jedno, że byliśmy chyba jedynym uniwersytetem, poza Kulem oczywiście, na który systematycznie zapraszaliśmy księdza kardynała na inaugurację roku akademickiego i systematycznie przychodził. Miałem z tym pewne kłopoty, bo chciałem go wymieniać pierwszego przed władzami, co nie było takie proste, ale w końcu zorientowałem się, że jest członkiem instytucji rządowej, to znaczy Komisji do Spraw Kościoła, Komisji Państwowo-Kościelnej. No i na tej zasadzie ksiądz kardynał zawsze był pierwszy wśród wymienianych przeze mnie dostojników, których witałem. Jeszcze było ich, witałem ich stosunkowo niewiele. Otóż na tym spotkaniu, to się dzieje już w 1982 roku, a więc w okresie stanu wojennego, doszliśmy wspólnie z księdzem kardynałem do przekonania, że najbliższa wizyta Ojca Świętego w Krakowie będzie znakomitą okazją do tego, by przyznać mu tytuł doktora honoris causa naszego uniwersytetu. Chodziło jednakże o to, jak to zorganizować, żeby władze nie odrzuciły tej propozycji. I wspólnie, a to chyba tu ksiądz kardynał nawet nam podsunął tą koncepcję, by zwrócić się do Ojca Świętego, czy właściwie do organizatorów pobytu Ojca Świętego w Polsce, by w program pobytu włączyli obecność Ojca Świętego na Uniwersytecie Jagiellońskim. No i w ten czas
otwierała się droga do całego dalszego ciągu. I tak też się stało. Ksiądz kardynał załatwił rzecz w Rzymie. Władze zostały poinformowane o tym i w ten czas myśmy wystąpili z propozycją nadania doktoratu honoris causa. Początkowo władze w tej sprawie zajmowały właściwie takie dość spokojne stanowisko, nie ingerując w nasze decyzje. Uniwersytet przyznał w bardzo specyficzny sposób ten doktorat. Mianowicie został doktorem honorowym każdego wydziału. Na każdym wydziale było głosowanie i potem to głosowanie zostało oczywiście generalnie przyjęte przez Senat. Czy były głosy sprzeciwu? Były. Bardzo rzadko, ale się jednakże na niektórych wydziałach pojawiały. Jeśli nie wstrzymujące, to niekiedy nawet wprost negatywne, ale to były pojedyncze przypadki ludzi, którzy widocznie z jakichś swoich nie tylko przyczyn politycznych, ale i ideologicznych nie chcieli uznać wielkości naszego papieża. I w ten sposób na wiosnę 83 roku właściwie wszystko było przygotowane do odbycia tej ceremonii. Przygotowane były także i specjalnie wydane przez uniwersytet taka, powiedzmy, rodzaj takiej broszury zawierającej akta i korespondencję Ojca Świętego związaną z uniwersytetem, znajdującą się w archiwum uniwersyteckim, co niestety nie jest do dnia dzisiejszego kontynuowane. Nikt nie pomyśla potem, żeby to jeszcze raz do tego wrócić. Wydano też taki specjalny druk, kopię XVI-wiecznego, ile sobie przypominam, druku i został przygotowany też medal. To wszystko potem zostało wręczone Ojcu Świętemu w czasie samej ceremonii. No ale jednocześnie trzeba było poprosić Ojca Świętego, by zechciał to przyjąć. Bo to, znaczy oczywiście rzecz była trochę wstępnie przez księdza kardynała Macharskiego przygotowana. No ale wypadało, żeby tam udać się do Rzymu i porozmawiać na ten temat z Ojcem Świętym. Możliwość takiego wyjazdu otworzył nam doktorat honorowy pani Karoliny Lanskorońskiej, zasłużonej historyczki, wydawczyni i tak dalej, która rzeczywiście położyła olbrzymie zasługi dla humanistyki polskiej, a zwłaszcza dla historii, prowadząc specjalne wydawnictwa w Rzymie i opiekując się przybyszami do Rzymu, mając specjalne stypendia. Otóż pani Lanskorońska nie miała paszportu, ani polskiego, ani obcego. Nie miała ten paszport specjalny dla ludzi bez krajów, nie mających właściwie określonego kraju, z którym byliby związani. Nie chciała oczywiście wziąć w żadnej mierze paszportu PRL-u, bo to rozumiem, ale nie chciała przyjąć paszportu włoskiego, bo to chyba się nazywa paszport Nansenowski, ile sobie przypominam, to jest taka nazwa. Trzeba było do niej pojechać. I pojechaliśmy. Pojechał prorektor Kopf, pojechał profesor Wyrozumski i profesor Kalinowski, który był promotorem tego doktoratu honoris causa, który był jej uczniem i był związany z nią bardzo blisko przez cały okres. Po odbyciu tego doktoratu w Rzymie, myśmy udali się do Ojca Świętego i zostaliśmy przez niego przyjęci na takiej audiencji, w toku której prosiliśmy go, ta grupa właśnie, którą tutaj wymieniłem, prosiliśmy go o przyjęcie tego doktoratu. Nie było problemów, muszę spokojnie stwierdzić. Rozmowa przebiegała w niesłychanie takiej życzliwej atmosferze. Ja muszę powiedzieć jedno, może o tym nie zawsze się dostatecznie mówię. Ja miałem potem możliwość jako rektor spotkań z Ojcem Świętym. Ojciec zawsze Święty pytał się w ten czas o sytuację na uniwersytecie, w Polsce i tak dalej. Ale uderzające było to, że od niego biła jakaś specyficzna aura.
Ja się zastanawiałem, czy to nie jest dlatego, że ja po prostu spotykam się z papieżem i dlatego mnie to tak porusza. Ale nie. Jakaś dobroć i ten też nie tylko jest moje doświadczenie. I jakieś jednakże jednocześnie ten wysoki intelekt Ojca Świętego, to wszystko razem promieniowało. I ten rozmawiający z nim właściwie tak czuł się niesłychanie uduchowiony w czasie takiej każdej rozmowy. Podkreślam to, bo to ja wiem, nie wszyscy może mieli okazję w ten sposób, jednakże miałem okazję rozmawiania w cztery oczy z Ojcem Świętym i dlatego to zrobiło na mnie takie wielkie wrażenie. Ja mówię, i w ten czas, ale także i w późniejszych spotkaniach. Zaczęły się schody. Mianowicie w tym samym czasie z propozycją doktoratu honorowego wystąpił także Kuhl. Tam przecież Ojciec Święty wykładał. Rozumieliśmy, że oni też by chcieli swojego wykładowcę uczyć w ten sposób, tak jak my swojego wychowanka chcemy uczyć w ten sposób. Między nami nie było problemów, ale tą sytuację starały się wykorzystać władze. I na jakiś czas, trudno mi to powiedzieć, jak to było, czy to było na miesiąc, czy krócej, przed przyjazdem Ojca Świętego do Polski, wczesny minister, Benon Miśkiewicz, zwrócił się do mnie z sugestią, że może byśmy, po co dwa doktoraty, że może byśmy zrezygnowali z tego doktoratu. A jak już chcemy dodać jakiś doktorat honorowy komuś z kościoła, to możemy nadać jego koledze z ławy szkolnej, prymasowi. Nie mam nic przeciwko prymasowi, ale myśmy jednakże, prymas nie był z nami nigdy związany w ten sposób, żeby aż nadawać doktorat honoris causa, to zupełnie inna sytuacja niż z papieżem, jednakże to odsunąłem. Ale to nie był koniec. Bo w ten czas do roboty zabrał się Gajewicz, który był tutaj sekretarzem wojewódzkim partii. No i ten też wezwał mnie na taką rozmowę, w której mnie tłumaczył, że właściwie po co nam to jest potrzebne, dlaczego my to robimy i że to może być szkodliwe tylko. Ja rozumiem, że nie był to dobry moment dla władz, także ze względu na Moskwę, żeby Uniwersytet Państwowy, bo myśmy takim uniwersytetem byliśmy, jesteśmy, nadawał tytuł doktora honoris causa papieżowi. No ale w ciągu jakiejś dłuższej dyskusji w końcu wpadłem na pomysł i powiedziałem w ten czas Gajewiczowi: proszę pana, Ojciec Święty na pewno odwiedzi uniwersytet. To jest pewne. I tego się nie da wycofać, bo tak sobie życzy Watykan. To niech pan się zastanowi. Czy pan chce, żeby to była uroczystość kościelna czy świecka? Zrozumiał. I nie było już potem problemów. I w ten sposób właściwie dochodzimy już do momentu, kiedy Ojciec Święty jest w Krakowie, kiedy cały uniwersytet zbiera się, czy to w auli, która niestety jest niewielką aulą, ta aula czcigodną bardzo, ale niewielką, w Kolegium Maius, czy na dziedzińcu Kolegium Maius, gdzie zebrali się także studenci. I oczekujemy przyjścia Ojca Świętego 22 czerwca. Umówione była godzina 8, ale Ojciec Święty przyszedł tak, jak się przychodzi na zajęcia uniwersyteckie, a więc składancem akademickim i wyjaśnił nam. W tym momencie wyjaśnił, nie później, tak jak gdzieś znalazłem na dziedzińcu Kolegium Maius, że on jest nauczycielem, był nauczycielem akademickim, był studentem, jest przyzwyczajony do tego, że na uniwersytecie zawsze jest ten kwadrans akademicki, i że on nie przyjdzie punktualnie o godzinie 8, ale przyjdzie o godzinie 8.15. I tak się stało. No to pomijam w tej chwili sam przebieg uroczystości, bo w jakiś sposób jest znany wystąpienie. Może ważne jest w tym wszystkim, poza tymi naszymi wystąpieniami,
się zastanawiam nad swoim wystąpieniem, dlatego że ja... Myśmy się oczywiście nie porozumiewali z Ojcem Świętym, ale moja wypowiedź była taka bardzo związana z tym, co mówił Ojciec Święty. Przy czym dopiero niedawno dowiedziałem się z pracy profesora Zielińskiego, że wzbudziła ona oburzenie prasy partyjnej. Ja w czasie pełnienia funkcji rektora, przyznam się, że się nie bardzo rozczytywałem w prasie i jednej i drugiej, to znaczy i tej oficjalnej, i tej podziemnej. Powiedziałem, że nikt nie ma takiej wiedzy o tym, co się wokół mnie dzieje, że ja muszę sam decydować, a nie sugerować się tym, co mi z tej czy z tamtej strony potrzebną. Powiem, że nie wiedziałem, że stałem się przedmiotem takich wymówek, takiej nagany z tej wysokiej strony. Ceremoniał odbywał się w ten sposób, że zaczynało się to, przepraszam, jeżeli sobie dobrze przypominam, że czegoś sobie nie pomylił, że zaczynało się to od wystąpienia rektora, o którym tu przed chwilą mówiłem, a które potem było opublikowane i w Osservatore Romano, i w takim wydaniu amerykańskim. Ono spotkało się rzeczywiście z takim dalekim odwdziękiem. Natomiast potem rektor Kopf, który miał w imieniu Senatu odczytać akt przyznania doktoratu honoris causa, jak mówię, wszystkich wydziałów, co jest ewenementem. Tego się nie zdarzyło i chyba się nie zdarzy na uniwersytecie. Po czym ja wręczyłem dyplom tego doktoratu Ojcu Świętemu. Ojciec Święty ze swej strony miał krótkie do nas wystąpienie, ale bardzo takie głębokie, nawiązujące do tradycji uniwersyteckich. Po czym myśmy stworzyli sobie wzajemnie te dary. Ja już wspomniałem o tym, co było przygotowane dla Ojca Świętego. Natomiast Ojciec Święty dał nam właściwie faksimile, o ile sobie przypominam, Ptolemeusza, które powinno być do dnia dzisiejszego, już nie wiem, czy w muzeum, czy w archiwum. I właściwie muszę powiedzieć, że na tym jak gdyby się ta sprawa skończyła. W ten czas Ojciec Święty, ale nie do Ojca Świętego. Ojciec Święty wyszedł jeszcze w ten czas na balkon, ten wokół dziedzińca i miał krótkie przemówienie do znajdującej się tam zwłaszcza młodzieży, ale także dla tych profesorów, dla których na ogół nie było miejsca w tej starej auli Collegium Maius. To przemówienie wywołało wielki entuzjazm wśród młodzieży. To oczywiście tak jak wszelkie wystąpienia Ojca Świętego, tak samo i tutaj było. Ja byłem w ten czas wraz z Ojcem Świętym na tym krużganku. No, powiem, że były to wielkie chwile dla nas wszystkich. I byłem szczęśliwy. Uważałem, że właściwie nigdy w życiu nie przeżyję już tak wspaniałego momentu jak ten. I że właściwie warto było znosić rozmaite trudy, nie powiem upokorzenia w okresie pełnienia tej funkcji rektorskiej, byleby spełnić to jedno zadanie. Nie chcę tu w tej chwili przypominać, bo nie pamiętam dobrze, w jakim momencie Ojciec Święty zszedł jeszcze do kaplicy, która kaplicy chyba to jest świętego Jana. Skąd tam jest, prawda? W której się pomodlił jeszcze i potem opuścił uniwersytet. Ale za ten doktorat musieliśmy płacić. To były takie czasy, że albo mogliśmy to otrzymać, albo by władze w ogóle do tego nie dopuściły. No tu niedawno, to był jeszcze stan wojenny zwłaszcza, co utrudniało tą sytuację. Między innymi wiązało się to z zobowiązaniem rektorów, nie tylko rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale rektorów wszystkich uczelni krakowskich
do udziału w manifestacji 1 maja. Trzeba pamiętać, że ten udział w manifestacji 1 maja to się oczywiście dzieje znacznie wcześniej, ale to jest z tym związane. Ten udział w manifestacji 1 maja był czymś szablonowym poprzednio i właściwie nie przywiązywało się do tego większej wagi i ludzie tak szli po prostu. Jeśli chodzi o 1 maja w 1982 roku, to ja się z tego jakoś wywinąłem. Powiedziałem, że się źle czuję, co niekoniecznie odpowiadało prawdzie. I jakoś nasz ten sekretarz machnął ręką na mnie i nie musiałem w tym brać udziału. Przypuszczam, że większość rektorów tak samo zrobiła. No, ale tutaj stawka szła zbyt wielką sprawę. I nie widziałem możliwości. Dla mnie było ważniejszą rzeczą, żebyśmy mogli przeprowadzić ten doktorat honoris aniżeli to, że w jakiś sposób weźmiemy udział w uroczystości, no, która była daleko od tego wszystkiego, co nam było bliskie. To na pewno tak to było. Jakichś takich dalszych kroków w tym czasie nie pamiętam, ale ja za to zapłaciłem, za ten doktorat. I teraz powiem coś, oczywiście, czego nikt nie wiąże z tym doktoratem. Mianowicie na jesieni 1983 roku zjawił się na uniwersytecie, u mnie w gabinecie, samotnie generał Jaruzelski. Odbyliśmy rozmowę, ja go oprowadziłem po uniwersytecie, zaprowadziłem go na wykład profesora Baranowskiego, który akurat mówił o Unii Polski z Litwą, zaprowadziłem go na jakieś ćwiczenia. On sobie to obejrzał wszystko, ale nie miałem, miałem zupełnie jasne wrażenie, że to jest jakaś chęć pokazania, no, że on też może być na uniwersytecie. A potem za tym poszły dalsze kroki. To znaczy i obecność, i moja obecność w Sejmie, i moja obecność zwłaszcza w Radzie Konsultacyjnej. Przy przewodniczącym Rady Państwa. Stawiałem sobie sprawę, że jeżeli bym wymówił się, zwłaszcza z tych drugich obowiązków, to w ten czas uniwersytet by ucierpiał. Przygotowaniu były kandydatury rektorów, którzy by mnie zastąpili, a nie byli to ludzie najwyższego lotu. Poza tym moją ideą fix cały czas, jak pełniłem rektorat, było to, żeby zabezpieczyć i stworzyć właściwie warunki autonomii uniwersyteckiej jak najszersze. Myśmy to wywalczyli tu, na Uniwersytecie Jagiellońskim. U nas się zaczęło przygotowanie nowej ustawy. Jeszcze w końcu lat 70. to się działo. Potem weszliśmy w jakieś porozumienie z Solidarnością, która też to przygotowywała i wiem, że przed wprowadzeniem stanu wojennego byłem jeszcze na posiedzeniach komisji sejmowej, która przygotowała tą ustawę. Potem, ku zdziwieniu wszystkich, ta ustawa została przyjęta przez Sejm w początkach, chyba to był 3 maja, o ile się nie mylę, może 1992 roku. I powoli wprowadzana w życie. To była bez wątpienia najbardziej liberalna ustawa w szkolnictwie wyższego w całym bloku wschodnim. I to zawdzięczaliśmy. No powiedzmy, to było dzieło Uniwersytetu Jagiellońskiego, które dzisiaj się o tym zapomina, uważa się, że to było coś drugorzędnego, ale przepraszam bardzo, myśmy dzięki tej ustawie mogli tworzyć właściwie, przygotowywać ten uniwersytet do okresu, kiedy będzie w pełni niezależny i w pełni autonomiczny. O co nam to... Nie widzę w ogóle możliwości rozwoju uniwersytetu bez tej samodzielności, bez tej autonomii, ani dydaktycznego, ani naukowego. To jest warunek konieczny. Martwię się tym, co się dzieje dzisiaj, bo nie wszyscy potrafią to rozumieć. I niekiedy albo się narzuca znowuż te rozmaite formy podporządkowania aktualnej władzy, albo się rezygnuje z tego, co się tak z trudem jednakże wywalczyło. Otóż mówię o tym dlatego, że to jest w jakiś sposób związane
z tym doktoratem honoris causa papieża. Dlatego, że właściwie bez wywalczenia tej ustawy to właśnie nie mielibyśmy możliwości przeprowadzenia tak spokojnie i tak spokojnie tego doktoratu na terenie uniwersytetu i w końcu wywalczenia go także od władz.